Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zafira 2014 rok 2.0 CDTi 160 koni 206 tysięcy przebiegu, wciąż bezawaryjna przy silniku, nic nie robione, niedawno rozrząd był robiony przy 205 tysiącach kilometrów i wszystkie klocki, tarcze, nówki sztuki. Ale ogólnie rzecz biorąc, auto bezawaryjne. No ale popatrzmy, jak wygląda pod spodem. Nawet układ klimatyzacji jest cały czas oryginalny, 9 lat. A w mojej Zafirze poleciał parownik po 6 latach chyba, czy 7. Tutaj z przodu całkiem ładny. Podłużnica w nie najgorszym stanie, można by rzec. Są jakieś naloty, ale jak na 9 lat całkiem chyba ok. Natomiast belka tylna jest po prostu zeżarta. To często się dzieje. No, a tu podłużnica elegancka. Dojazdówka to plastik. Zobaczcie, jak ważny jest ocynk. Wiem, że ten ocynk czasami nie działa. Kolega sobie wgiął próg parę lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. Aż zeszła farba. I nie wyszło grama rdzy. Także dziwna sprawa z tym ocynkiem, że
czasami, mimo że auto ocynkowane, ruda chwyta, nawet jak lakier nie uszkodzony, a tutaj uszkodzony lakier i nie ma rudej. Dzięki, trzymajcie się.